Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Wszystkich tych, którzy są w naszej bazylice. Tych wszystkich, którzy łączą się z nami przez internet. COVID i epidemia spowodowały właśnie taką sytuację, że jesteśmy tutaj dla Maryi. I to jest chyba najważniejsza sprawa. Że 37 lat temu grupa młodzieży rozpoczęła coś fantastycznego, coś wspaniałego tutaj w Górce Klasztornej. Festiwale, które nazwała Maria Carmen. 37 festiwal, ten, którym uczestniczymy, który rozpoczynamy, myślę, że wypada nam rozpocząć jako oldboje, którzy się nie boją, a stają w szranki z tym, z tą rzeczywistością, hymnem festiwalu. Dlatego proszę. Śpiewajcie Panu najpiękniejsze pieśni, śpiewajcie Mu z czystych serc. Niechaj w zadumie każdy dziś się zmieści, by Ojca móc w swoim sercu czuć. Jest godny Pan odebrać chwałę, błogosław Panu. Których użyczył Ci Pan miłosierny i łaskawy, na wieki gniewem nie zapłonie, nad szumem wód i słońca wschodem potężny Pan Bóg mój. Śpiewajcie Panu najpiękniejsze pieśni, śpiewajcie Mu z czystych serc. Niechaj w zadumie każdy dziś się zmieści, by Ojca móc w swoim sercu czuć. Serce me dziś w radości płonie, pokoju mego nie zniszczy nic. Ja ufność Twą w Bogu złożę, a wierność Jego po wszystkie dni. Choćby Cię wszyscy opuścili, to ja Cię nigdy nie zostawię. Zamienię złoto w okruchy chwili, by można w Panu wolnym być. Śpiewajcie Panu najpiękniejsze pieśni, śpiewajcie Mu z czystych serc.
Niechaj w zadumie każde dziś się zmieści, by Ojca móc w swoim sercu wczuć. No to brawo, pierwsze brawo. Moi drodzy, jeszcze raz witam wszystkich bardzo serdecznie i kiedy tak patrzę na średnią wieku, no to właśnie to jest ta młodzież lat 80. Dziękuję wam za to poruszenie serca, dziękuję wam za to, że jesteście, za wsparcie, dziękuję wam, że jeszcze raz możemy razem z orkiestrą z Pruszkowa, która bardzo długo towarzyszyła festiwalowi w tych wszystkich zmaganiach na scenie naszego amfiteatru tutaj w Górce Klasztornej. Byli tu od 1986 roku do 1994, pełnych 8 lat, jako orkiestra festiwalowa. Moi drodzy, jest to rzeczywiście inaczej. Nazwać to można fenomen, ale również w innych słowach jako zjawisko, że nasz festiwal Maria Carmen przez długi okres czasu miał swoją orkiestrę. I dobrze się stało, że jesteście. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na ten koncert retro, żeby jeszcze raz posłuchać i przypomnieć sobie tamte czasy. Może kiedyś jeszcze do nich wrócimy. Może młodzieży zaszczepimy i powiemy, że śpiewanie ma sens, bo kto śpiewa, dwa razy się modli. Proszę, oddaję wam głos. Boża radość jak rzeka, Boża radość jak rzeka, Boża radość wypełnia duszę mą. Boża radość jak rzeka, Boża radość jak rzeka, Boża radość wypełnia duszę mą. Boża miłość jak rzeka, Boża miłość jak rzeka, Boża miłość wypełnia duszę mą. Jak rzeka, Boża miłość wypełnia duszę mą. Boży pokój jak rzeka, Boży pokój jak rzeka, Boży pokój wypełnia duszę mą. Boży pokój jak rzeka, Boży pokój jak rzeka, Boży pokój wypełnia duszę mą. Boża radość jak rzeka, Boża miłość jak rzeka, Boży pokój wypełnia duszę mą. Boża radość jak rzeka, Boża miłość jak rzeka, Boży pokój wypełnia duszę mą.
może dziś do Jezusa przyjść. Każdy może dziś do Jezusa przyjść. Każdy może dziś do Jezusa przyjść. On pomoże ci na pewno. Alleluja, Boża radość mnie rozpiera. Bóg kocha mnie takiego, jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja, Boża radość mnie rozpiera. Trzyma nas ręką swą, więc wszyscy razem chwalmy go, za to, że trzyma nas ręką swą. Dotknął mnie dziś Pan i radość ogromną w sercu mam. Nie no, słuchajcie, no już wchodzę powoli w ten rytm i w ten klimat festiwalu. No już powoli sobie to przypominam, ale mówię, rzeczywiście amnezja wielka i dzisiaj już się nie śpiewa takich piosenek i dziękuję wam za to, że gracie i śpiewacie jeszcze te piosenki. Moi drodzy, dwa słowa. Orkiestra Denta Quo Vadis powstała w 1973 roku. A więc też już no, liczy sobie trochę mądrości, wieku i rzeczywiście doświadczenia. Założył ją ksiądz Infuat Jan Górny. Historia naszego zespołu, jak piszą o sobie, jest ściśle związana z ołtarzem tysiąclecia naszej parafii świętego Kazimierza w Pruszkowie, w którym umieszczona jest kopia cudownego obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej. Zalążkiem naszej orkiestry byli trębacze, którzy wykonywali hejnał jasnogórski w czasie odsłonięcia i zasłonięcia
obrazu. Dzisiejsza rzeczywistość oczywiście tego zespołu to wspólne cotygodniowe próby, gra na mszach świętych, uroczystościach parafialnych, a szczególnie udział w pasterce, rezurekcji i procesji Bożego Ciała. Moi drodzy, my sami wiemy, jak nasza orkiestra wystąpi, to jest uroczystość, bo inaczej tego nie można powiedzieć. To rzeczywiście wielkie święta i na wielkie, wielkie sprawy. Dlatego dziękuję Wam za to, że rzeczywiście swoją muzyką wspieracie te i liturgię, ale przede wszystkim ten śpiew liturgiczny. Czasami również są występy okolicznościowe w kościołach, w zaprzyjaźnionych parafiach. W chwili obecnej dyrygentem naszej orkiestry jest pan Jan Kilarski. Proszę. Brawa wielkie. Cieszymy się, że jesteście razem z nami. Do naszych największych osiągnięć w czasie 47 lat istnienia zespołu możemy zaliczyć. Jesteście ciekawi, co oni osiągnęli? Trochę tak. Występ w czasie spotkań z Ojcem Świętym Janem Pawłem II w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Warszawie w 1979 roku podczas jego pierwszej pielgrzymki do Polski. Koncert dla Ojca Świętego z udziałem tysiąca pielgrzymów z Polski na dziedzińcu letniej rezydencji papieskiej w Castel Gandolfo w 1989 roku. Orkiestra zapewniła również oprawę muzyczną, akompaniując chórom warszawskim w czasie uroczystych mszy świętych odprawianych przez Ojca Świętego podczas pielgrzymek do ojczyzny w 1991 roku. Była to msza święta na Agricoli w Warszawie oraz msza święta na placu Piłsudskiego w 1999 roku. Uczestniczyli również z dużym powodzeniem w festiwalach, przeglądach muzyki religijnej, młodzieżowych spotkaniach z piosenką religijną. Orkiestra nagrała i wydała 3 kasety z utworami religijnymi, pielgrzymkowymi oraz polskimi kolędami. Przełożyliście kasety już na CD też? Częściowo. Z jedną. Brawo. Dobrze. Moi kochani, tak mi ostatnie 2 dni, kiedy patrzyłem do naszej biblioteki i archiwum, aż serce się zaśmiało, ponieważ od 1983 roku mamy zarchiwizowane Misterium, Festiwal Piosenki Religijne. To jest coś niesamowitego. I dlatego no, teraz tylko trzeba to wszystko poprzekładać. W chwili obecnej w repertuarze orkiestry znajduje się około 200 utworów, w tym pieśni piosenek religijnych, kolędy, pieśni patriotyczne, utwory muzyki klasycznej, rozrywkowej. Naszym zadaniem orkiestra Quo Vadis łączy tradycję, dostojność brzmienia z radością, żywiołowością, modlitwą, zawartą z treściami piosenek religijnych. Moi drodzy, od siebie tylko dodam, że z orkiestrą zawsze współpracowała i to na bardzo, bardzo wysokim poziomie nasza publiczność. Dlatego zachęcam Was do takiej współpracy. A oczywiście następne utwory, bardzo znane naszemu pokoleniu. Idziemy tak według tego planu, tak? Bardzo się cieszę. Amen jak Maryja. Znamy? No, musimy. Młodzi i pokój idą razem. I wiązanka 90. lat, 93. Idzie mój Pan, oto jest dzień, bo ja mam radość i glory, glory, alleluja. I jeszcze raz orkiestra z Pruszkowa. Ci smutno i nic nie wychodzi, mów amen, jak Maryja, amen, jak Maryja, amen. Widocznie Bóg tak chce, tak jak Maryja, wypełniaj wolę Boga i zanieś tam swój uśmiech, gdy często płyną łzy. Tak jak Maryja, wypełniaj wolę Boga i zanieś tam swój uśmiech, gdzie często płyną łzy.
sercu nic więcej prócz bólu mów. Amen. Jak Maryja. Amen. Jak Maryja. Amen. Widocznie Bóg tak chce. Ho, ho, ho. Tak jak Maryja i Józef, wypełniaj wolę Boga jedyną. Tam swój uśmiech, gdzie często płyną łzy. Ho, ho, ho. Tak jak Maryja, wypełniaj wolę Boga i zanieś tam swój uśmiech, gdzie często płyną. Krzyż, krzyż, krzyż Twój, Panie, niebo nam otwiera. Z Tobą żyć pragniemy, Panie, i umierać. Prowadź nas ku prawdzie, prowadź ku wolności. Naucz zło zwyciężać dobrem i miłością. Młodzi i pokój idą razem. Młodzi i pokój idą razem przez świat. Młodzi i pokój idą razem, bo Ty, Panie, prowadzisz nas. Młodzi i pokój idą razem. Młodzi i pokój idą razem przez świat. Młodzi i pokój idą razem, bo Ty, Panie, prowadzisz nas. Młodzi i pokój idą razem. Młodzi i pokój idą razem przez świat. Młodzi i pokój idą razem, bo Ty, Panie, prowadzisz nas. Młodzi i pokój idą razem. Młodzi i pokój idą razem przez świat. Panie, prowadzisz nas. Idzie mój Pan, idzie mój Pan, On teraz biegnie, by spotkać mnie. Idzie mój Pan, On teraz biegnie, by spotkać mnie. Mija góry, łąki, lasy, by komunizm stał się cud. On chce chlebem nas nakarmić, by ożywić świat na cud. Idzie mój Pan, On teraz biegnie, by spotkał mnie. Idzie mój Pan, On teraz biegnie.
dzień. Oto jest dzień, który dał nam Pan, który dał nam Pan. Weselmy się i radujmy się w nim, i radujmy się w nim. Oto jest dzień, który dał nam Pan. Weselmy się i radujmy się w nim. Oto jest dzień, oto jest dzień, który dał nam Pan. Oto jest dzień, oto jest dzień, który dał nam Pan, który dał nam Pan. Weselmy się i radujmy się w nim, i radujmy się w nim. Oto jest dzień, który dał nam Pan. Weselmy się i radujmy się w nim. Oto jest dzień, który dał nam. Oto jest dzień, który dał nam Pan, który dał nam Pan. Weselmy się i radujmy się w nim, i radujmy się w nim. Oto jest dzień, który dał nam Pan. Weselmy się i radujmy się w nim. Oto jest dzień, który dał nam Pan. Ja mam radość, radość, radość w sercu mym, radość w sercu mym, radość w sercu mym, bo ja mam radość, radość, radość w sercu mym, radość w sercu mym, pokój. Ego sum Felix, Felix, Felix in corde, Felix in corde, Felix in corde, ego sum Felix, Felix, Felix in corde. Felix in corde et pax. Umienia radość, radość sercu mojemu, sercu mojemu, sercu mojemu. Umienia radość, radość sercu mojemu, sercu mojemu i mir. No i poczuliśmy ten właśnie klimat, który był właśnie wtedy. Moi drodzy, 1983 rok. Myślę, że warto sobie przypomnieć w zapiskach, które funkcjonują, czy są w naszym archiwum. Wystarczyła ci sutanna. Pod takim hasłem są zapiski dotyczące 1983 roku. Pomysł był dla niektórych szalony. Sama nazwa festiwal sprawiła, że dziarki biegały po grzbiecie, a jednak znalazł się ktoś, komu wystarczyło odwagi na podjęcie tego wyzwania. Kto to był? Ksiądz Jan Czekała, oczywiście. Brawa dla niego, myślę, że gdzieś łączy się z nami też, ale na pewno pozostanie to w archiwum. Może doświadczenia pielgrzymkowe, konieczność umiejętnego kierowania dużą grupą, może zasada mierz siły na zamiary. Dość, że 8 lipca 1983 roku rankiem
uroczystą Eucharystią rozpoczął się pierwszy festiwal piosenki religijnej Maria Carmen. Kto był na tym festiwalu? Ktoś pamięta? No, proszę bardzo. Gdzie stała scena wtedy? No, no właśnie. Tu, w tym miejscu. W tym miejscu. Właśnie i młodzi nasi klerycy dzisiaj, profesorowie prowadzili ten właśnie festiwal, między innymi ksiądz Machinek i no, jeszcze kilku. Próby pierwsze przesłuchania pod czujnym okiem czteroosobowego jury w składzie pan Tadeusz Dobek, pani Bożena Kamprowska, żyjący, ksiądz Andrzej Rabi, świętej pamięci oraz kleryk Marian Machinek. Imprezy towarzyszące. Poziom zróżnicowany. Są występy interesujące, są słabsze, zdarzają się kwiatki na minus. Poziom był dla mnie pewnym zaskoczeniem, pozytywnym, oczywiście mówi przewodniczący jury pan Dobek. Jeżeli chodzi o wskazania na przyszłość, to zmniejszyć ilość konkursów, ograniczyć ilość nagród. No i tak też się później z czasem stało. Zadziwiała atmosfera, rywalizacja konkursowa jest traktowana jako dobra zabawa. Ludzie śpiewają na każdym kroku pomiędzy występami zespołów, na polu namiotowym, przed budynkami klasztornymi, w pokojach. Wszędzie, gdzie tylko pojawiali się młodzi ludzie. Pole namiotowe to jakby druga wspólnota oprócz tej z domu klasztornego. Ludzie są przyzwyczajeni do spartańskich warunków, bo takie też panowały tutaj, w niejednej pielgrzymce już brali udział, ciasne pomieszczenia, kuchnia polowa i inne atrakcje nie tylko powodują zadrażeń, ale wręcz przyczyniają się do stworzenia wspaniałej atmosfery. Wszyscy sprawiają wrażenie, jakby właśnie po to między innymi tutaj przyjechali. W trakcie trwania festiwalu wysłano telegramy do Ojca Świętego, do księdza biskupa Czerniaka, księdza generała misjonarzy świętej rodziny, Józefa Scherera z Rzymu. Noce, a szczególnie ostatnia, była dla festiwalowych gości tak zwane białe. Z soboty na niedzielę, kiedy zakończyły się zmagania festiwalowe, na polu namiotowym zapalano wielkie ognisko. Ktoś pamięta to ognisko? Ja jeszcze nie brałem udziału wtedy, ale ponoć było bardzo duże śpiewanie, nad ranem błogosławieństwo kierownika festiwalu. Rozpoczęliśmy to śpiewanie, zostań z nami wśród nas i dlatego przed rozstaniem, aby uświadomić sobie jego obecność, chcę wam pobłogosławić. Tak mówił wtedy, kończąc to, szef festiwalu. Niech Matka Boża wam błogosławi. Moi drodzy, powiem jeszcze, że w 1983 roku, bo chciałbym tutaj trochę zawalczyć również o tych, którzy jeszcze żyją i tworzą i śpiewają. Pierwszą nagrodę zdobył zespół Promyk ze Słupska. Druga nagroda zespół Żak z Kazimierza Biskupiego. Trzecia nagroda zespół Awe z Nowe. Równorzędne wyróżnienia otrzymały zespoły Emanuel z Brus, Raj, Piastów, Kaszubskie Dzwoneczki, Gdynia, Regina Polonie, Wałcz. Nagroda publiczności zespół Żak z Kazimierza Biskupiego. Ponadto w konkursie wzięło udział jeszcze 6 innych zespołów. Bardzo ciekawa historia. To był rok 1983. Żeby przerwać tę historię, zapraszam znowu do wspólnego słuchania, a może i śpiewania. Thank you.
szukasz dzieci Twych, bo miłość imię Twe. Ty rozproszone złączyć chcesz, dać udział w łaskach Twym. Panie, Panie, złącz w Twym Kościele rozdzielonych braci, złącz wszystkich nas w miłości Twej. Tyś zbawił świat przez swoją śmierć, bo miłość imię Twe. O, zechcie włączyć wszystkich nas w mistyczne ciało swe. Panie, Panie, złącz w Twym Kościele rozdzielonych braci, złącz wszystkich nas w miłości Twej. Ty zaspokajasz wszelki głód, bo miłość imię Twe. O, uczyń znowu z chlebem cud i nakarm dzieci swe. Panie, Panie, złącz w Twym Kościele rozdzielonych braci, złącz wszystkich nas w miłości Twej. Chwalimy Pana dziś za łaskę, którą daje nam. Chwalimy Pana dziś za Jego moc i z otwartym sercem stoję przed Nim by oddać Mu siebie. Me szczere ja i z otwartym sercem stoję przed Nim by oddać Mu siebie. Me szczere ja. Chwalimy Pana dziś za łaskę, którą daje nam. Chwalimy Pana dziś za Jego moc i z otwartym sercem stoję przed Nim by oddać Mu siebie. Me szczere ja i z otwartym sercem stoję przed Nim
by oddać Mu siebie. Me szczere ja. On jest tu, On jest w nas. Pan łączy nas, On jest tu, On jest w nas. Już od rana nas gromadzi, karmi ciałem swym. Wlewa miłość w nasze serca, On jest Panem mym. Pan łączy nas, On jest tu, On jest w nas. Pan łączy nas, On jest tu, On jest w nas. Bracie Pana ludzkich serc bijące dzwony. Padnij na kolana przed Nim ludu utrudzony. On osuszy Twoje łzy, On ratunkiem będzie Ci. U Jego stóp padnie wróg, bo On Bóg niezwyciężony. Niepojęty swej mądrości, święty, święty Bóg miłości. Śpiewaj Panu ziemio, chwalcie wszystkie świata strony. Radość, radość, radość mają ci, których Panem jest Bóg. Radość, 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 radość mają ci, których Panem jest Bóg. Pytasz mnie, skąd ja mam ten entuzjazm? Pytasz mnie, skąd ja mam ten entuzjazm? Młodość mi daje mnoże życie, to On mi radość dał obficie, to On mi daje ten entuzjazm. Jezus mi daje nowe życie, On mi swą radość dał obficie, to On mi daje ten entuzjazm. On jest tu, On jest w nas, Pan łączy nas, On jest tu, On jest w nas. Pan łączy nas, On jest tu, On jest w nas. Pan łączy nas, On jest tu, On jest w nas.
Moi kochani, kolejny rok, myślę, że już nie będę go omawiał. Zespół również chciał głos dla siebie. To akurat jest ten właśnie moment, ale chciałbym poprzez internet wywołać niektóre miasta i niektóre zespoły, które brały udział tu właśnie na festiwalu Maria Carmen. I tak Kazimierz Biskupi, no wiadomo, zespół Żak, Emanuel Brusy, Awe Nowe, Getsemani Złotów, Genesis Szymanów, Oratorium Opatów, Żak Kazimierz Biskupi znowu. W 1985 roku zespół Przemienienie z Katowic, bardzo sławny i dobry zespół. Porciunkula również przepięknie grali, śpiewali, zdobyli pierwszą nagrodę w 1985 roku. Caritas z Bydgoszczy, Duet z Bydgoszczy, Barka Starogard Szczeciński, Efata Sępólno-Krajeńskie, Raj Piastów, znowu 1985 rok. Reginia Polonie z Wałcza, jeszcze 12 innych zespołów. A nagrodzony w 1986 roku zespół Pana Boga z Bydgoszczy, Minores ze Słupska, Wakacjo Żarowa Mazowieckiego. Wyróżnienia zdobyły Nadzieja z Torunia, Tedeum Laudamus z Gorzów Wielkopolski, Barka Starogard Szczeciński z Hola Gorzów. Nagrodę za piosenkę Maryjną Promyk ze Słupska, Nagroda Publiczności zespół Pana Boga z Bydgoszczy i było jeszcze 10 innych zespołów. W 1987 Minores ze Słupska, Promyk ze Słupska. Pamiętam, to rzeczywiście był taki fenomen w 1987 roku, kiedy zespoły zaczęły śpiewać w cztery głosy przy minimalnym akompaniamencie. Było to coś niesamowitego i to właśnie pokonał zespół Minores, Promyki, Caritas z Bydgoszczy, Nadzieja z Torunia, Wakacjo Żarowa Mazowieckiego, Sursum Corda z Gdańska Zaspa, Rosarium z Kępna, Minores ze Słupska i 14 innych zespołów. Popatrzcie, 20 ponad zespołów brało udział w przesłuchaniach w 1987 roku. W 1988 ponad 20, 30 prawie zespołów. Pierwszej nagrody nie przyznano, wtedy był taki fenomen, że dwie drugie nagrody zespół Jeruzalem z Gdańska, Promyk ze Słupska, Signum ze Słupska. Słupsk był wtedy bardzo taki, można powiedzieć, płodny w to pobożne śpiewanie. Równorzędne wyróżnienia, Wyższe Seminarium Duchowne w Katowicach i od tego momentu za dwa lata powstaje Festiwal Piosenki Religijnej na Śląsku. I to jest właśnie to też takie zaszczepienie. Nagroda za piosenkę Maryjną, Anna Perek z Katowic, Jeruzalem z Gdańska i 20 zespołów. Resztę zostawię na dzień jutrzejszy, żeby wywołać również innych do tablicy. Moi drodzy, festiwale myślę, że będą, bo to jest również forma modlitwy. A teraz oddaję głos zespołowi. Dyrygent, który jest tutaj z nami, czyli dyrygent, aranżer, to też wychowawca, prawda? Od lat 35 jest z nami, dlatego chcieliśmy uczcić tą taką uroczystość. Przygotowaliśmy mu taką specjalną tutaj tablicę, gdzie są nasze wszystkie osiągnięcia. No, podziękować mu za to, za wspólne muzykowanie, za 35 lat wspólnego muzykowania. Bardzo ci w imieniu całego zespołu, Janku, dziękuję. No i takim wspaniałym akcentem, moi drodzy, no idziemy dalej. To już ostatnia część tego naszego koncertu. Koncertu wspomnień, koncertu, który rzeczywiście związany jest, aż jestem bardzo zaskoczony, tą właśnie piosenką lat 80., 90., kiedy wzbijały się takie tumany kurzu, nie wiem czy pamiętacie, straż jeździła, żeby to wszystko nie było betonów, tak betony dopiero później, a ten kurz się tak unosił, bo młodzież zaczęła tańczyć, zaczęła tutaj pląsy, ale to też
byli, oni to prowadzili też, zespół Quo Vadis z Pruszkowa. No i kolejna część. Precz odrzuciłem za siebie w dal wszelkie zwątpienie i wszelki strach. Ogromna radość w mym sercu gra na myśl, jak dobry dla mnie jest mój Pan. On mi nad głową dał nieba strop. On stworzył słońce, woń kwiatów, toń mu. Miłością swoją żyć zechciał mnie nauczyć Pan. To jest największy Jego dar. Dym z jałowca łzy wyciska, noc się coraz wyżej wznosi, strumień srebrną falą błyska, czyś głos w istnej ciszy prosi. Żeby była taka noc, kiedy myśli mkną do Boga, żeby były takie dni, gdy się przy Nim ciągle jest. Żeby był przy Tobie ktoś, kogo nie zniechęci droga, abyś w plecach swoich win stromą ścieżką umiał nie. Alleluja, Almyko,
Alleluja, gloria, alleluja, chwalmy go. Alleluja, gloria, alleluja, chwalmy go. Ogromne brawa.
Moi kochani, myślę, że to jest dobry moment, żeby podziękować zespołowi Quo Vadis z Pruszkowa, orkiestrze Dentej za ten dzisiejszy występ i za 8 lat na naszych festiwalach Maria Carmen. Od 1986 do 1994 roku. Moi drodzy, myślę, że ten dyplom, on ma o tyle wartość, że jest jedyny w tym roku. I myślę, że niech będzie dla was taką wielką pamiątką i podziękowaniem od Matki Bożej Góreckiej. Ogromne brawa i dziękuję za wszystko, co było do tej pory i dziękuję wam za to, że zdecydowaliście się w tym trudnym okresie przyjechać tutaj do nas. Jesteśmy naprawdę wdzięczni, bo wielu odmówiło, wielu nie chciało, wielu się wycofało, bo rzeczywiście zgłoszeń na ten koncert retro było dosyć dużo i dlatego wam całego serca dziękuję. Niech Matka Boża was chroni, a Święta Rodzina w tej właśnie ikonie, którą my jako misjonarze Świętej Rodziny czcimy w sposób szczególny, niech będzie z wami na dalsze lata. Nie tylko tej pracy twórczej, pracy kultury, ale przede wszystkim śpiewu dla Pana Boga. Dziękujemy wam jeszcze raz i niech będzie w tym miejscu, gdzie macie próby. Wszystkiego dobrego wam. Jeszcze raz ogromne brawa. I jak przystało na dobry festiwal, myślę, że co powinien być teraz? Bis. Jasne. Dziękujemy. Serce me bym cię chwalił, radość tkwi, proszę, w serce me. Radość tkwi, serce me bym cię chwalił, bym cię zawsze chwalił, Panie. Śpiewaj Panu, który królem jest, śpiewaj Hosanna, śpiewaj Hosanna. Miłość tkwi w serce me, abym służył. Miłość tkwi, proszę, w serce me. Miłość tkwi w serce me, abym służył. Bym swą służbą także chwalił cię. Me, bym odpoczął. Pokój tchnij, proszę, w serce me. Pokój tchnij, w serce me, bym odpoczął. Bym w spoczynku także chwalił cię. Wiarę tchnij, proszę, w serce me. Wiarę tchnij, w serce me, bym się modlił. Bym w modlitwie także chwalił cię.
Dziękuję bardzo. Moi kochani, bardzo dziękujemy jeszcze raz za to, że jesteście, że mogliśmy przeżyć ten dzisiejszy piątkowy dzień festiwalu Maria Carmen i zakończymy tak jak zawsze na festiwalu błogosławieństwem, modlitwą do Matki Bożej. Jeżeli mogę Was za chwilę prosić o hejnał. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Najpierw podziękujemy naszej ukochanej matce, a potem zasłonimy po prostu obraz z waszym hejnałem, dobra? Dobrze. Dziękujemy, Matko Boża, Królowo nasza, Królowo na krainie, Królowo Polski, Ty, która jesteś tutaj, również w tym miejscu, Panią, Gospodynią. Dziękujemy Ci za Twój płaszcz ochronny, dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami, że pozwoliłaś kolejny rok cieszyć się muzyką, pieśnią, w tych wszystkich piosenkach, pieśniach religijnych, które ludzie tworzą, aby chwalić Twoje imię i imię Twojego Syna. Dziękujemy i oddajemy się pod Twoją obronę, pod Twoją obronę. Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Ona jest tu Panią, a rektorem tego miejsca jest ksiądz Piotr Lipski. Zapraszam go, aby pobłogosławił nas tutaj na tę noc spokojną i ten koniec szczęśliwy, na dobrą podróż zespołu do domu, na to błogosławieństwo niech nas umocni również na drugi, jutrzejszy dzień naszych przesłuchań festiwalowych. Pan z Wami, błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech stąpi na Was i pozostanie na zawsze. Amen. Zapłać. Dziękuję. Kończymy nasze streamowanie, kończymy
nasz dzisiejszy dzień. Dobrej nocy życzę, wszystkiego dobrego. Jeszcze raz Bóg zapłać za poświęcony czas. Szczęść Boże. Amen.